Bez większych problemów siatkarze UKS Dziewiątka Leszno pokonali w sobotnie popołudnie zespół UKS SMS Joker Piła. Podopieczni Roberta Klimkowskiego pewnie rozpoczęli spotkanie, od razu narzucając rywalowi swój rytm gry. Pierwszy set Leszczynianie wygrali do 20. Zapowiadało się na mało emocjonujące spotkanie, ale jego losy zupełnie odwróciły się w drugim secie. Druga partia spotkania to była walka punkt za punkt. Oba zespoły dały z siebie wszystko i kibice mogli oglądać zacięte siatkarskie widowisko. Ostatecznie w końcówce lepsi okazali się gości, którzy zwyciężyli do 20. Na szczęście Tygrysy zdołały odbudować siły z pierwszego seta i w kolejnej odsłonie w meczu wróciły na właściwe tory. Silna zagrywka, szczelny blok i dokładna asekuracja były kluczem do sukcesu i wygranej następnych setów kolejno do 18 i 19. Tak grający leszczyński zespół chciałoby się oglądać już zawsze. Ostatecznie UKS Dziewiątka Leszno wygrali z Jokerem za 3 punkty. Już za tydzień, 7 grudnia, podopieczni Roberta Klimkowskiego rozpoczynają rundę rewanżową meczem w Osieku.